Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladki, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Subnautica. I jesteśmy na naszym statku, jesteśmy w tym miejscu, które nie tak dawno budowałem, powiedzmy. Jest to oczywiście nasze akwarium i zostało dodanych kilka fajnych rzeczy. To, że oczywiście możemy sobie dorzucać tej rybki, to wy wiecie, bo to wam już pokazywałem, ale na pewno można teraz korzystać chociażby z samych właśnie tutaj ławeczek, które się w tej chwili znajdują. Możemy sobie chociażby właśnie na takiej usiąść i sobie popodziwiać to, co dzieje się dookoła. Kamera też jest całkiem ładna, całkiem znośna. I jedyne, co mnie tylko drażni, to na pewno napisy, które się odwracają. Ale w niektórych miejscach, więc to jest spoko. Jest też animacja wstawania, wygląda całkiem nieźle. Jeśli chodzi o sam fabrykator, jeśli chodzi o sam workbench, tu nie zmieniło się chyba nic. Ktoś z was mówił mi, że teoretycznie mogę sobie Seaglida mojego ulepszyć, ale jak widzicie, dalej nie mogę go ulepszyć. Nie wiem kompletnie czemu, czy będę musiał stworzyć nowego, czy jak. Ale na pewno to sobie obadam i z tą sprawą do was wrócę, jeśli coś takiego powstanie. Ta szafka też zniknie, a to czym się dzisiaj zajmiemy, jest to oczywiście, jak to było określone, jako moduł ulepszający Simofa. Zobaczymy, jak to działa. Jestem naprawdę ciekaw. Tutaj naprawiłem w ogóle to wszystko. Tu jeszcze tylko muszę wybrać sobie trochę tego kamyka, bo nie mogę tu wychodzić. Ale to nieważne, bo wychodzę sobie i tak tędy. Tu standardowo jest właśnie nasze obserwatorium, które sobie wisi w powietrzu. Możemy sobie pooglądać tutaj różne rzeczy. A to jest sam Moonpool, który został już przeze mnie naprawiony, bo wcześniej troszkę to było źle zrobione, bo czemu nagle moc się zmieniła? Dobra, nie rozumiem. Mnóstwo osób z was w ogóle mówiło, że nie mam tutaj prądu. Ja mam tutaj prąd, zresztą cały czas widzicie, jeśli jest 150 na 150, to znaczy, że jest full i tam również było full. Baza musi być połączona, a jest połączona z tamtą częścią, do której dochodzi prąd, więc jest cała zasilona. Po prostu ja grałem na wczesnej wersji i to po prostu sobie jeszcze nie działało. Ta woda się dziwnie blokowała, w tej chwili to już działa, zresztą zaraz wam to pokażę. Musiałem tu nieco ponaprawiać, bo został trochę przemodelowany ten cały Moonpool i można było do niego wstawiać inne korytarze i tak dalej. W tej chwili jest to trochę inaczej zrobione, bo tutaj wcześniej był otwór, tu bodajże był otwór, tutaj było, nie wiem, 3 otwory czy 4 otwory były. Po prostu kiedy wstawiłem ten korytarz, to automatycznie te otwory się zakleiły, że tak powiem, i jest po prostu ładny Moonpool, całutki i tak dalej. Działa to też... Oj, po tym chciałem wejść, dziękuję. Jest animacja wchodzenia, można sobie skoczyć do wody, można sobie gdzieś odpłynąć, cokolwiek porobić. I jak wracamy, to też nas oczywiście wciągnie. Proszę bardzo. Działa całkiem sprawnie, co prawda wolałbym, żebyśmy wysiadali i stawali na przykład w tym miejscu, no ale skoro nas wyrzuca, to wyrzuca tu. To, co na pewno nam będzie potrzebne, to będzie nam potrzebne to, czyli ten Simov cały upgrade console. I potrzebujemy do tego 2 sztuk titanium i 2 computer chipów, więc ja się przejdę na górę, wezmę to na pewno i zaraz spróbujemy to sobie zbudować. Aurora widzę, że jest rozsypana, wcześniej była w całości, no ona tak różnie, raz bywa rozsypana, raz bywa nierozsypana. Potrzebujemy na pewno titanium, tu jest full skrzynka, dobra, to stąd wezmę 2 sztuki. I teraz tak, computer chip, co było na chip komputerowy? Nigdy nie pamiętam. Co było na chip komputerowy do zrobienia? Nie tutaj, to zaawansowane. Tu jest. Jewel Disk Piece, dobrze, to potem będę musiał się, powiedzmy, wybrać. 2 razy Silver Ore i 2 razy Quartz. Dobrze, Silver Ore mam nadzieję, że mam, bo Quartz nie jest problematyczny. Silver Ore, to będzie jako... A nie, może nawet w techu mamy jakiś odłożony. Jeden jest, dobra, to jesteśmy już na plusie. Copper... Other, co to będzie Other? Aha, dobra, to nie to, a może tutaj będzie. Jeden silver tylko, jeden silver. Jest jeden kwarc, jedno lithium, jeden diamond, jeden gold. Nie mam, widzę, silveru, kompletnie nie mam silveru. Fragmenty to też nie będzie tutaj. Copper też nie. I tam było jeszcze 2 razy jeweled disk piece. Dobra, to ja się po prostu wybiorę po to i za chwilę powinniśmy się usłyszeć, jak sobie po prostu tutaj wrócę z tymi rzeczami i tyle. Czy stąd też mogę wsiąść? Jestem właściwie ciekaw. O, gdzieś tu było. Tak, mogę sobie też z dołu wsiąść. Więc ja po prostu lecę i zaraz się po prostu spotkamy.
Okej, mam jeden silver, to jest właściwie tyle, co mnie obchodziło. Jeden silver ore, dokładnie jest. I w tej chwili jeszcze będziemy musieli się przejść właściwie, czy przepłynąć, jakby to nazwać, po te części tych dysków, które powinny chociażby tutaj, dobrze widzę? Nie, to nie jest dysk, ale one gdzieś tutaj sobie rosną, więc na spokojnie sobie popłyniemy, zbierzemy to. Właściwie powinienem sea glide'em trochę więcej tutaj działać, jeżeli właśnie rączkami. Spróbuję to zaraz gdzieś tu znaleźć, zerwać. O, tutaj chociażby są, proszę bardzo. Potrzebujemy tylko dwóch, więc zbierzemy sobie dwie części takie. Jedna. Oj, jedna, druga, dobrze. Mam już wszystkie części potrzebne do zrobienia chociażby właśnie tego chipu komputerowego, więc zrobimy go sobie, będziemy mieli dwa, titanium. Jesteśmy w stanie oczywiście sobie zrobić ten panel. Zobaczymy, co w ogóle w nim da radę zrobić. Mam nadzieję, że mi styknie. Jeśli nie, to będę musiał sobie pójść po jeszcze jakieś inne surowce. Teraz tak, tutaj, tutaj, tutaj i jest chip komputerowy. Ja mogę sobie już iść stąd, bo i tak go dostanę, proszę bardzo. I spróbuję to zamontować. Nie wiem co prawda, jak to powinno wyglądać, bo tylko wiem tyle, że właśnie jest coś takiego. Więc spróbujmy. Simulator Upgrade Console, nawet nie ma jeszcze... Okej, czyli to jest zwykła konsola, czy mogę... Nie ma żadnego miejsca, gdzie byłoby pokazane... Tu jest open, gdzie byłoby pokazane właśnie, gdzie mogę ją zamontować. Ja bym ją zamontował tak... O! Aha, dobra, to się montuje... na ściennie? Nie rozumiem. No tak słabo wygląda. O, dobra, rozumiem. Simulator docked, dobra, jest zadokowany, jest w pełni załadowany, czyli naładowany, okej. Aha, i rozumiem, czyli to jest po prostu tyle, co... jak to określić? To jest po prostu miejsce, w którym mogę sobie upgrade'ować tego całego mojego Simulatora w tej chwili. Plus mogę mu zmienić kolor, o. Ej. Jak to? Aha, po prostu. Tak samo jak tam. Mogę mu zmienić nazwę, tak? No nie, nie. Nazwę zostawię wam. Wy lubicie wymyślać nazwy, więc zostawię wam nazwę do wymyślenia. Nie wiem, co prawda... Widzę, że są dwie palety barw. Biało-czerwona, biało-czarna i jest po prostu kolorowa. Nie wiem, czy chcę zmieniać mu kolor, szczerze, bo... Jakby wyglądało na przykład, jakby mu zrobić nazwę na biało, a nie wiem, a bazę na taki... Raczej nie zrobię czerwonego, raczej bardziej podróżowy. Wszystko wygląda... To powinien być czerwony, a nie różowy. To trochę... Jestem zawiedziony, muszę powiedzieć szczerze. Fioletowego nie chcę. No dobra, powiedzmy, że ten podchodzi, bo taki lekki czerwony. Nic lepszego nie zrobię. Trochę widać, że pod spodem taki, powiedzmy, to jest taka jedna warstwa czerwonego na takich pięciu warstwach białego. Że tak to określę. Napisu też zbytnio nie widzę. Nie ma zbytnio też nazwy. Jest gdzieś ten biały napis na nim? Tu jest w ogóle coś dziwnego się pojawiło. Enter upgrades. Aha, dobra, tu są jeszcze jakieś cztery miejsca na upgrade'y, dobrze. A nazwa? Nie widzę żadnej nazwy, no okej, no to może po prostu tego jeszcze nie ma. A i tu jest jakiś fabricator, a po co mi to... O, dobra, rozumiem, czyli... Tu są trzy moduły, które mogę zrobić, fajnie. Jest depth module, czyli będę mógł niżej pływać. Dalej jest solar charging module, battery charges in the sun, fajnie, czyli może odzyskiwać sam z siebie energię, jeśli zostawię go na słońcu. A tutaj co mamy? Simulator storage upgrade, adds additional storage container to your simulator up to 4. Pytanie, czy to jest sens w ogóle robić, bo jeśli jedno mi takie zwiększa o jedno, no to właściwie zajmuje slot i dodaje slot. Czy jest w tym jakiś sens? No nie wiem, no możemy sobie to przetestować na pewno, skoro już testujemy. Tylko potrzebuję tak, komputerowych chipów, bo potrzebuję plasteel inode. I myślę, że będę potrzebował tak z 6 chipów, żeby zobaczyć przynajmniej. I ilu tych plasteel będę potrzebował 4, no dobra. To ja po prostu znowu wybiorę się gdzieś tam po to i tyle, i zobaczymy, co uda się ogarnąć. No i powiem wam, że mam już wszystko, co jest mi potrzebne. Całe szczęście nie było ciężko to zrobić, bo titanium miałem sporo, litium też miałem sporo, najgorzej z tymi chipami komputerowymi, ale i tak udało się całkiem szybko znaleźć silver, więc całkiem nieźle jest. Trochę strasznie ciemny mi się wydaje.
na chwilę obecną. No dobra, spróbujmy go na razie przerobić na podstawowe kolory. Czyli będzie tutaj baza, powiedzmy, biała, nie wiem, napis będzie czarny. Tak jakoś mniej więcej się prezentował. I teraz mam trochę już tego, co mnie też zastanawiało, bo tutaj mamy coś takiego jak Depth Module i tu jest Seam of Depth Upgrade. A jeszcze wiem, że właśnie miałem tutaj Hull Reinforcement Module i to nie jest konkretnie napisane, że to jest do cyklopa, ale jestem ciekaw, czy rzeczywiście będę mógł to wsadzić tutaj. Bo skoro już jeden mi się taki ostał... A, jest blokada, czyli nie mogę, dobra. Dobra, rozumiem. Więc teraz tak, po kolei. Na pewno chciałbym sprawdzić, co to znaczy zwiększenie slotów. To jest pierwsze. Dobrze, storage upgrade. Zobaczmy, co to jest storage upgrade. Storage upgrade jest tutaj. Chwila, czy on dodał... Wow! Czy on dodał po drugiej stronie coś takiego? Aha, dodał jakąś kostkę taką. Aha! To na taki storage, aha, to tego się nie spodziewałem. Czyli tu jest miejsce na ile? 16 slotów, co jest całkiem niezłe. Muszę wam przyznać, że to się opłaca. Bo jeśli coś takiego rzeczywiście sobie zamontujemy i coś takiego jednego mamy, to jest taki mała, to jest taki mały magazyn, taka mała przechowywalnia. To jest całkiem niezłe, bo jeśli... powiedzmy, chcielibyśmy ze sobą wozić chociażby nie propulsion cannon, tylko repulsion cannon do pozbycia się czegokolwiek, to możemy sobie tutaj wrzucić, a nie musimy tego mieć cały czas w ekwipunku, czy chociażby samego Seaglida, czy cokolwiek innego. Całkiem, całkiem przydatne, znowu sobie zeskoczyłem do wody. Dobrze, druga rzecz, tu jest Simon Solar Charging Module. Jak to będzie wyglądało? Czy to rzeczywiście jakoś będzie... Oj! Gro! Współpracuj. O, nawet widać, że coś jest zamontowane. Co prawda ta tekstura jeszcze im tutaj nie za bardzo podchodzi. Solar. Teraz tak, czy coś... A, tu jest nazwa, tu jest Seamove. Dobra, szukałem tego. Dobra, są dwa zamontowane, ale nie widzę nigdzie, żeby się dodał jakiś właśnie panel słoneczny, czy cokolwiek takiego. No teraz mamy noc, więc też tego nie przetestuję. Zakładam, że działa, skoro już dodali. No i też jest możliwość pływania niżej, w sensie głębiej. O, na takiej zasadzie. Pytanie, czy to też działa? Tutaj. Zwiększyło, a ile jak wyjmę? 125 metrów, a niszczyć się będzie na 225, tak? Czyli rzeczywiście troszkę zwiększa, możemy sobie niżej pływać. I zastanawiam się, co będzie... Spróbujmy zrobić jeszcze jeden myk, bo zastanawia mnie, jak działa... w ogóle, ile mi tego zostało? Zostały mi 3 chipy i zostały mi 2 metale. Dobrze, to idealnie mi zostało, bo na pewno będę chciał zrobić Depth Module. To na pewno. I będę chciał zrobić jeszcze jeden Storage Upgrade. Bo chcę zobaczyć, jak będzie działał drugi Storage Upgrade, jeśli go tutaj po prostu zamontuję. Storage Upgrade. Nie pojawiło się... A nie, tu się pojawił. Aha, czyli można ich tutaj po prostu wiele postawić. I to nie jest jakieś problematyczne. To zajmuje też jeden slot, więc jak coś zawsze możemy to sobie wymieniać. Myślę, że całkiem okej to jest. Bo w tej chwili mogę sobie chociażby wsadzić właśnie storage. Tu jest gdzieś drugi storage. Proszę, oj, nie tak. Ten jest storage, tu jest storage, tu jest depth. I tu jest też depth. Proszę bardzo. A ja sobie mogę po prostu schować do takiego właśnie chociażby... nie to, to, to. Żeby był solar, żeby po prostu móc się naładować, jeśli by mi gdzieś stanął. I stworzę też sobie jeszcze jeden, skoro mi został w ogóle. I sobie go też załaduję do Seamove'a tak po prostu, żeby mieć na przyszłość. Proszę bardzo, zajmuje mi to 2 sloty, więc całkiem, całkiem naprawdę udany upgrade, jeśli chodzi ogólnie o samego Moonpoola, czyli to, ten cały basen dla Seamove'a. Myślę, że sporo to wniesie do gry. Troszkę mi to, widzę teraz, powera samego, czyli mocy zabiera, jeśli coś sobie craftuje. Całkiem, całkiem fajny update i ciekaw jestem po prostu, co jeszcze twórcy chcieli ciekawego dodać. Popróbuję zrobić tego, ulepszyć po prostu tego Seaglida. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, ale to zobaczymy. Dzięki serdecznie za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!